Witam Was serdecznie w omówieniu nowego DLC w Rocket League. Zaczynamy od razu bez przedłużania, no więc główną rzeczą jest oczywiście zamiana kluczy na nową walutę, która się nazywa kredyty czy jakoś tak, już ją pokazuję. Najważniejsza rzecz o nich jest taka, że zamieniały się one w stosunku jeden klucz do 100 kredytów oraz można się nimi tradować z innymi użytkownikami. Kolejną kwestią są gift packi, czyli golden eggi, wszystkie takie rzeczy. One nie zostały usunięte z gierki, po prostu macie je w osobnej zakładce. Następną zmianą jest spowodowanie strasznego syfu w ekwipunku, ponieważ wszystkie antenki oraz no generalnie wszystko, co było darmowe w ekwipunku, zwykle się tutaj nie pokazywało, czyli rzeczy common, popularne, czy tam jak to się tam nazywa, są w waszym ekwipunku, także ekwipunek jest teraz jeszcze bardziej zasyfiony niż wcześniej. Mieliśmy go oczyścić, a jest jeszcze gorzej. Następną rzeczą jest to, że DLC, trzy pierwsze DLC, które były w grze, wyszły za darmo, aczkolwiek nie można używać autek w grze online, ponieważ jest jakiś błąd, że wam zmienia bodajże na oktana. Chyba jest to błąd, który zostanie naprawiony, nie wiem, czy tak miało być, ale w tej chwili jak ktoś nie zapłacił za DLC, tylko dostał je darmowo, nie może grać autkami z DLC w trybach online, ponieważ je po prostu wymienia. Kwestia blueprintów. Nie można wymieniać blueprintów, które nie zostały tak jakby odkryte. Tutaj już pokażę, na czym polega odkrycie. Po prostu klikamy i coś się pokazuje w zamian za nie. Natomiast można się wymieniać, jeżeli już je otworzymy. Na przykład takim oto 20XX można się wymienić. Następna kwestia jest taka, że pomimo trafienia jakiegoś itemka, następnie musimy go zakupić. Także jeżeli trafiliśmy jakiś black market na pro, no na przykład tutaj pokażmy, albo nie będę spoilerował, bo na końcu odcinka będą wszystkie trafy. Jeżeli trafiliśmy jakiś black market, który jest niskiej wartości, to nie opłaca się nam go nawet wykupywać, ponieważ musimy zapłacić tyle samo za każdy rodzaj black marketu. Nieważne, czy trafimy 20XX, czy trafimy Heatwave'a, za wszystko płacimy tyle samo. Jedynie, jeżeli coś jest malowane, to bodajże się płaci 2500 i to w każdej rzadkości się dopłaca za malowanie. Tutaj zobaczymy, ile dokładnie. 1000 za zwykłe importowane rzeczy. O kurczę. No to jak widzimy, a nie, bo to też było ten malowane. 800 za zwykłe i tutaj dopłacamy 200, czyli mniej więcej 25% bodajże. Tutaj zresztą też jakoś 25%. Tak, to chyba jest to taka zależność, że dopłacamy 25% za malowanie. Za certyfikację chyba nic. Zobaczmy jeszcze to. O, proszę bardzo, za certyfikację. A nie, dobra, to też jest certyfikowane. Za certyfikację nic nie dopłacamy, także to jest ok. A jeszcze to wszystko zależy od rodzaju itemku. Niektóre są droższe, niektóre tańsze. Co do zepsucia rynku. Aktualnie market zwariował, nie wiadomo jakie będą ceny. Aczkolwiek pocieszające jest to, że nadal będzie można sprzedać na swój sposób walutę, na przykład za jakiś paysafe card, czy tam za przelewik. Także jeżeli nie jesteśmy aż tak bardzo stratni. No więc aktualnie nie wiadomo jak się zachowa rynek. Aktualnie jest to wielka niewiadoma. Dalej nie wiadomo, czy jak ktoś zachowa jakieś droższe itemki, czy mu to wyjdzie na dobre, czy na złe. Prawdopodobnie na tym straci, aczkolwiek może nie tak dużo. To się zobaczy. W każdym razie gorsze black markety myślę, że podskoczą z ceną, także jeżeli macie gorsze black markety, takie jak na przykład Tora, czy coś takiego, co było warte bardzo mało kluczy, myślę, że do 5, ceny tych itemków podskoczą, ponieważ nikt ich już nie będzie naturalnie wykupywał w momencie, kiedy może je zakupić na rynku dużo taniej. To nikt ich nie będzie wykupował i myślę, że cena ich może podskoczyć, przez co myślę nad inwestycją w nie tak naprawdę. Myślę, że jest to jakiś sposób. A to by było na tyle. Chyba wszystko powiedziałem. Jeżeli o czymś nie wspomniałem, to możecie napisać w komentarzu. To przypnę na górę albo zbiorę to w jeden wielki komentarz. No, jeżeli są również jakieś błędy czy cokolwiek, co chcecie dodać, możecie napisać. A ja dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że wam trochę pomogłem, zaraz pewnie jeszcze będą jakieś moje najlepsze trafy czy coś takiego. Zachęcam do zostawienia łapki, jeżeli wam się podobał odcinek.
Oczywiście subskrypcję też możecie, ponieważ mało kto zostawia. No i to tyle. Elo. Ale będzie denerwowało. O, kolejny Black Market, jakiś voxel. Ja sobie powiedziałem, że muszę trafić więcej niż jeden Black Market. Trafiłem na razie jeden. No dobra. O, kolejny Black Market. Hextide. O, kolejny mainframe. Turtle. O, mainframe. Elegancko. Nie wiem teraz, jak się nie zdoba... O, Black Market. Elegancko. Siema, Shox. Siema, Mitsu. O, kolejny Co to jest Glorifier? Nawet nie wiem, co to jest za Black Market. Słabych Black Marketów nikt już nie będzie wykupował. Takich jak... Black Market? O kurde, Wet fajnie. Paint. Serio? Ma takie coś o, 20xx, plan na 20xx trafiony. To po polsku jeszcze myślałem, jakoś, tak? O, kolejny! O, Black Matter. Black Matter. Black Market, Wet Paint. Nie wiem, czy to jest coś warte.